Bardzo dziękuję, pani przewodnicząca. Szanowni państwo, była tutaj mowa o tym, że tej naszej debacie przysłuchują się dzisiaj obywatele pięknych europejskich państw, takich jak Rumunia i Bułgaria. Ja chciałbym się zwrócić do właśnie tych obywateli. Szanowni państwo, jesteście Europejczykami. Jesteście Europejczykami i prędzej czy później będziecie w strefie Schengen. I naprawdę nie przejmujcie się takimi durnymi, niemądrymi, obrażającymi wystąpieniami jak te, które miały miejsce w tej Izbie. Rumunia, Bułgaria, Chorwacja to dumne, piękne europejskie państwa. A mój kraj, Polska, jest wam wdzięczny za to, jak dzisiaj chronicie zewnętrzne granice Unii Europejskiej, jak pomagacie ukraińskim uchodźcom. I jesteśmy wam wdzięczni również za to, że pomimo tych utrudnień, które od 15 lat dotykają wasze państwa, wasz kraj, bo wstąpiliście do Unii Europejskiej w 2007 roku, to jednak jesteście solidarnym i lojalnym partnerem wspólnoty europejskiej. Dziękuję uprzejmie.